kochani, witajcie w wakacyjnym odcinku, w którym pokażę Wam, jak zrobić proste fryzurki na wakacje. Lato to czas, w którym pozwalamy sobie trochę na włosową swobodę, dlatego fryzury, które przygotowałam, są łatwe, szybkie i trochę niedbałe, ale to właśnie ich urok. Moja pierwsza propozycja to dwa koczki, ale zawsze najpierw rozczesz porządnie włosy, by Ci się później po prostu nic nie plątało. Kiedy już są perfekcyjnie wygładzone, zwiąż na dole lekko z boku głowy dwa kucyki, a następnie każdy zwiń w niechlujnego ślimaczka. Upięcia są idealne na lato, zwłaszcza jeśli jesteś posiadaczką długich włosów, tak jak ja. Nic Ci nie wchodzi do twarzy i nie jest Ci tak gorąco. Każdy koczek przypnij wsuwkami dla bardziej naturalnego efektu albo zwiąż drugą gumką, dzięki temu będą się lepiej trzymać. Do tego spokojnie możesz założyć czapkę z daszkiem i nadal będziesz świetnie wyglądać. Druga fryzura będzie z wykorzystaniem chustki lub bandamy, bo wakacje to znakomity czas na różne włosowe gadżety. Na początek zepnij włosy wysoko w kucyk, następnie skręć je w koka i zwiąż gumką. Weź chustę i owiń nią starannie powstały kok. Voilà! Idealne upięcie na plażę, gotowe. Kolejna opcja to tak zwana palemka na gorsze dni, kiedy włosy nie chcą się w ogóle ułożyć. Wówczas zwiąż włosy wysoko w kucyk, ale przekładając je ostatni raz przez gumkę, nie zrób tego do końca, przez co uzyskasz na włosach właśnie coś w stylu palemki wachlarzu. Natomiast pozostałe włosy owiń wokół tego i zepnij wsuwką. Moja czwarta propozycja to pętelki. Zrób dwa kucyki, tak jak w poprzedniej fryzurze, nie przekładaj włosów do końca przez gumkę. W ten sposób uzyskasz właśnie takie pętelki. A pozostałe włosy owiń wokół nich i zepnij wsuwkami. Z przodu powyciągaj kilka kosmyków włosów. Jeszcze możesz założyć czapkę, bo w lecie dość często się je nosi. I jak? No, prezentuje się to niezwykle uroczo. Następny pomysł to niesforny kucyk. Tak jak wspomniałam wcześniej, wakacje to okres, kiedy mamy przyzwolenie na tego typu fryzury. Zatem zwiąż włosy w kucyk, oddziel kilka kosmyków, a resztę natapiruj mocno. Po czym spleć warkocza. Ta fryzura też wspaniale nadaje się pod czapkę. Wystarczy, że przełożysz kucyk przez ten otwór z tyłu. Skoro już jesteśmy przy warkoczach, to nie zapomnij, że lato to okres festiwali i takiego klimatu boho, czyli eksperymentowanie na włosach, wszelkie wariacje są mile widziane. Zwiąż na dole bliżej twarzy dwa kucyki. Z każdego wydziel kilka kosmyków i spleć cienkie warkoczyki. Lekko nadaj im objętości i ponownie zwiąż na dole kucyki, najlepiej ciemną gumką, żeby ta fryzura po prostu tak była widoczna. Powyciągaj włosy, by nadać kucykom objętości. Dla wzmocnienia efektu polecam założyć oczywiście jeszcze kapelusz i możesz śmiało ruszać na imprezę. Przejdźmy do kolejnej warkoczowej fryzury. Spleć z boku głowy warkoczyka.
przodu wyjmij kosmyki włosów. Następnie zbierz wszystkie włosy w kucyk. Aby kucyk był lekko uniesiony, użyj klamerki. Wepnij ją między jedno a drugie pasmo kucyka i to wszystko. Tak się prezentuje finalny i niezwykle dziewczęcy efekt. Jeśli nie jesteś fanką warkoczy, to możliwe, że ta fryzura przypadnie Ci do gustu. Włosy zwiąż w wysoki kucyk. Podziel go na dwie części i każdą skręć w tą samą stronę, w takie kręciołki. Następnie połącz je nad głową, zwijając w odwrotną stronę i zwiąż na dole gumką. Pamiętaj o zwijaniu w odpowiednie strony, dzięki temu ostatecznie fryzura się nie rozwali. Będąc w temacie boho, wydziel z przodu takie troszkę grubsze dwa pasma włosów. Spleć je w warkoczyki. Pozostałe włosy zepnij z tyłu w koka, a warkoczyki przełóż na tył i owiń nimi koka. Szybko, sprawnie i wygląda bardzo fajnie. Na koniec zostawiłam najlepsze, choć nazwa tej fryzury nie zachęca. Potrzebne będą gumki i recepturki, one są tutaj kluczowe. Wydziel cieniutkie pasma z przodu i zwiąż gumką. Powtórz tą czynność kilka razy. A następnie przełóż naszą powstałą brodę przez głowę. W ten sposób uzyskasz przepiękny rezultat z tyłu na włosach, niczym taka tafla wody, co na pierwszy rzut oka wygląda na pracochłonną fryzurę. Aha, i możesz jeszcze dopełnić całość wiankiem. I to wszystkie moje propozycje na letnie fryzury. Dajcie znać, która Wam się najbardziej spodobała, a my widzimy się w kolejnym filmie niedługo. Pa!